Suwalska prokuratura prawdopodobnie nie będzie się zajmowała doniesieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Okręgowego. Zdaniem autora doniesienia prezes Suwalskiego Sądu Okręgowego miał dopuścić się przestępstwa określanego przez kodeks karny jako przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków. Donos wpłynął do prokuratury 15 lutego. Tutejsi śledczy zawnioskowali o wyłączenie suwalskiej prokuratury z postępowania, bowiem nie chcą być posądzeni o stronniczość. Tutejsza prokuratura wystąpiła z wnioskiem do prokuratury regionalnej o wyłączenie nas od prowadzenia tej sprawy z uwagi na to, aby nie powstał zarzut o brak bezstronności w tej sprawie, albowiem utrzymujemy kontakty służbowe zarówno z prezesem Sądu Okręgowego, jak również z innymi sędziami tego sądu. Tydzień przed wpłynięciem donosu na podstawie publikacji Radia Białystok suwalska prokuratura wszczęła też inne postępowanie. Dotyczyło ono czynu, którego ofiarą miał być ten sam prezes Sądu Okręgowego. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego. Jak nas poinformował prokurator zajmujący się sprawą, prezes sądu nie żądał ścigania sprawcy, który według autora publikacji miał podjąć próbę wywarcia wpływu na czynności sędziego.